Państwo widzą, czyli że jak Warszawa, to Warszawa i nie ma kombinacji. Na przykład Świadkowie Jehowy przyjeżdżają na kongres, no to mieszkają tu. No, jak nie u braci w mieszkaniu prywatnym, no to w hotelu, prawda? No, a poza tym ani jednej osoby ze świadków nie ma, bo nie mają plakietek przy sobie, a oni mają nosić te plakietki jako Świadkowie Jehowy, świadczyć o Jahwe, Świadkowie Jahwe. Także nigdzie nie jadą do żadnej Anglo-Ameryki, Białystok i nie ma, wracają. Nie ma takiego słowa, że wracają, bo tutaj ktoś podpatrzył, prawda, jacyś moherowi, no tak, albo chcieli gdzieś jakichś ludzi prawosławnych podrobić, że coś upatrzyli sobie, że prawosławni, że coś prawo, no to Prawo i Sprawiedliwość to nie są prawosławni. Prawosławni nie muszą do Anglo-Ameryki Białystok jeździć, bo oni tam są cały czas w Anglo-Ameryce Białystok. Tam są cerkwie, tam jest biskup Jakub, a tutaj ten Jakub, co na pęczki jest, no to on jest mochorowy, to nie jest to. Także te kopciuchy, one nie umieją odróżnić, no. Jacob, Jakub, biskup Jakub, diecezji białostocko-gdańskiej. No bo tutaj w internecie było, że ksiądz Rydzyk utrzymuje, to znaczy kryje, chroni jakiegoś pedofila, biskupa jakiegoś. No ale to przecież nie biskup Jakub i biskup Jakub takimi rzeczami się nie zajmuje, bądź się zajmuje cerkwią. Tutaj natomiast Warszawa nie ma zielonego pojęcia o cerkwi. Warszawa jest chamska. Warszawa wrzeszczy, krzyczy, kopcą pety, żółte pazury, nagabują, zaczepiają. Są napady w Parku Skaryszewskim, jak w lewo państwo pojadą przez Wisłę Mostem Poniatowskim, gdzie ten Park Skaryszewski znajduje się pomiędzy Polskim Werdem i Saską Kępą. Dzisiaj Kurczaczek też do mnie mówił, dzwonił, że strasznie molestował go ten wuj cały, co tam na Gagarina gdzieś mieszka i nie wypuścił go przez cały dzień z domu. No, także jest obrażony Kurczaczek i po prostu, no. A tutaj kultura, to widzicie państwo, właśnie tak jak mówi Biblia w śmietniku, bruku, kultura, bruku. No, także Pałac Kultury Stalina i Lenina jest symbolem ateizmu, symbolem niewiary. Nikt w nic nie wierzy. Prawosławie to tutaj nie istnieje, bo cerkiew jest zburzona, aleksandrowska, na Placu Saskim, jako przykład jeden z wielu, że tutaj w ogóle religii nikt nie lubi. Kaszlą mohery. Co jeszcze? Cokają mohery, breszą mohery, że taka hinduska, jak tam w tym stroju leciała, to nawet nie wie, co to za symbol, o co chodzi tym moherom, że oni tak kaszlą, a przecież oni mają bardzo zimno w tych kościołach. No i teraz mają zimno, a dzisiaj byłam w ogóle w bibliotece nad Wisłą, teraz z biblioteki, tam jest strasznie chłodno, ale właśnie w lecie to nam pasuje, żeby było chłodno. No, jutro można z kolei, bo jutro i pojutrze, sobota i niedziela, BUF, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, tu, Warszawa jest zamknięta, ale można jechać na lotnisko sobie na kawkę. Tam jest bardzo chłodno, zapraszam. A lotnisko kończy to nie w prawo, tak jak BUF, tylko w lewo.